Siema, siema. No, możesz się trochę. No dawaj, dawaj kiciek. Tylko musisz wziąć tak. No i lecą. To sprzedawaj od razu, to jest gówno. No a. I tu masz na dole serkar. No. Clio RS. Też sprzedaj. No, a i to sprzedaj. Ej, gówno. Ta pierwszy ciuszek. Ej, tego nie mam. Martin. A weź kliknij. Ej, nie miałem samochodu. Wpadł mi jakiś fajny wózek. Pieniądz! To się liczy. Tylko pieniądz. To sprzedaj, bo ja to mam. Sprzedaj, no. Jak ci się wyświetla jakaś cena samochodu, to prawie to sprzedawaj. Czekaj, tego mi nie sprzedawaj. To milion kosztowało kiedyś, no. A. No, dodaj do garażu. Sprzedaj. No, siema. Nie, czekaj, czekaj, nie. Zostaw ten, bo za to się 300 tysięcy dostaje. ADD to gorakę. Miliona. A mogłaś wziąć milion. Ile chcesz? Ja bym wykręcił wszystkie. Do bólu bym dokręcił. Sprzedaj. Jeszcze masz 200 prób. Zobaczmy, za ile to oni chcą. Dodaj do...
Sprzedaj w pizdu, po co mi to? Berlina, to ja nie pamiętam, po ile to chodziło. Sprzedaj. Za 100 koła możesz sprzedać berlineczkę. Nie, berlinę to nie. No. Dlatego, że ja już mam praktycznie wszystko garderoby. Oj, takie gówniksy będą wpadały przez to. Mam tego w opór. No, sprzedaj. Jest i suwa. A mogło być mniej. I żem wykrakał, jak debil. Sprzedaj, no, mam. Tak. Chcesz coś takim powiedzieć? No dobra. Kadila, wtedy blisko. Wyszłoby na to samo, bo chyba nawet tyle samo wart jest. Ni to tym polatać, ni to nic. No. Siema. Zapraszam do czatu. Można popisać, pogadać z nami przy okazji. 2000! Nie! Ja jestem ciekaw, czy są puste. No, kilka sekund ma opóźnienie. Można pisać na czacie. Nie, ja. Daj mi 2 albo 5. Zobaczymy, co mi dropnie. Jest pierwsza stuwa. Widzisz, pierwsza stuwa. Jest 150! Czy będzie 200? Czy będzie 200? 200! Chyba nie, ciurze! Ale za turbo jest 300, to jest nie fair. Tylko trzeba punkty wydać na te skille. Patrz to na dole! Challenge! A nie, tam tutaj jest głównik, w sumie mam kilka takich. O, Michał byłby w niebie, co? On cały czas tym wolwiaczkiem napierdala. Mój milionik! Tak, jest milion! Pierwszy milion! O, Volvo, 250 tysięcy normalnie kosztuje. Sprzedaję to w chuj. Lykan Hypersport, milion, 1 200 000 bodajże na dole. Ale nie, fart, kurwa, 1 200 000 na dole, ja dostałem 2000, kurwa, jebnięte. Dobra, masz ty, bo ja się nie smaczyłem tymi 2000. Dwa, pięć. Dojdziemy kiedyś do miliona. Będzie dobrze. I ładnie. Dalej. Piątka. Jakoś leci powoli. Tego zrobić rozdawajkę? Nie mogę tego rozdać.
A to jest głupie, bo w sumie mogliby zrobić tak, że możesz komuś wysłać na przykład 5 spinów albo 2. Że to się tak łatwo nabija. Ale nawet nie chodzi o spinę, a o to, co wygrywasz. No, w sumie to też byłoby niegłupie. Ale możesz komuś wysłać na przykład Nie, nie można. taki samochód? Albo oddać? Mogę go sprzedać za grosze wtedy. A pieniądze możesz komuś dać? Też nie mogę. Ja się mogę kupić od kogoś bardzo drogo samochód. Na przykład on wystawia samochód za 20 milionów i ja mu to licytuję. To też trzeba mieć odpowiedni samochód, który jest, że tak powiem, tani w licytacji, ale drogi w wykupie. No to jest, że tak powiem, taka chujowa różnica. International. Przelej to. Chociaż nie wiem, czy on nie był drogi. Za późno. Trudno. Dajcie znać w komentarzach, czy to było kurna drogie, czy tanie, czy jest coś tam. Ogarnia te klimaty. Dobra, teraz ci pięć. To mogłaś do równych dać. Nie. Tak. Tu do równej 40 ja. Kurna, ale powiem ci, że mój far to jest chyba beznadziejny. Patrz, 3 razy pod rząd dycha, czy mi się wydawało? Nie spieramy? Ed gówno też dzipek. Jest i pierwsza setka. No kurna, ta dycha mnie ubije. I jest i piątka, a mógł być milion na dole. Kurwa, ten na dole jest za milion. A mam jeszcze jednego, nie wiem. O, to sprzedajemy. Ja bym też tą silnikę do tego. Musisz wejść na Ja ten. właśnie chyba muszę. A sprzedaj i dalej roluj. A w sumie zrobię inaczej. No mam pytanie, mogę zrobić tak, że nacisnę i to się będzie rolować i rolować i samo Nie. się zatrzyma? A, to tak. Że jak naciśniesz, to to samo będzie się rolowało. Patrzymy, co wyroluje nam komputer. Jak masz jakąś Mazdę, to zawsze sprzedawaj. Bo Mazdy mam wszystkie. Patrz, usiadł sobie, brzydawy. Patrz jakiego Spengler Chevroleta student. ładnego masz. Sprzedawaj. Ja ci mówię, że coś jest ładne, a ty się daj. No chodź, Spark już. No chodź, brzydalu. Zadychę, serio. Opłaca się te niektóre samochody sprzedawać z... Masz lateksowe sportki. Niektóre tak opłaca się, nawet za takie marne grosze. Bo i tak tego nie sprzedasz, a niektórych nie. No, niektóre samochody są, że tak powiem, niby że tutaj bardzo tanio, tanie, ale na przykład na targu możesz za nie wziąć milion. Bo są po prostu, że tak powiem, nie do kupienia w zwykłym sklepie. Po 10 lecimy? To teraz moja kolej. Sparki, masz tutaj żonkę. A no, jednego będę musiał ci jednego oddać. Dobra. A może spadki zalosuje? A może spadki zalosuje? Nie pamiętam, czy to było drogie, czy tanie, więc zostawię. Mniej, przytulak. Przytulak. 40 tysięcy. No, on nie wie, co teraz zrobić. Sparki, odczep się na dół. Psik na dół. Nie wiem, co to był za range rower. Nawet po prostu sprzedałem na pałę. No masz kiciek, teraz po kolei. Mogę tu chwytać? Tak. Nie, ty nie możesz, musisz ty, niestety. O,
to obczaj. A Michał do ciebie pisze. Czekaj czat, ale na czacie nie ma. Jeszcze nie weszło na czat. Nie odświeżył się. Zobaczmy czemu. Dodałam ci jakiś samochód do tego. No i znowu. Znowu milion. Nie wiem, nie wiem co jest grane w ogóle. Ale w ogóle czat mi chyba na YouTubie nie działa, bo mimo że ja piszę, to nikt nie pisze, a mówią, że piszą. O! Nie, to zostaw, zostaw, zostaw. Czekaj, bo to jest 2008. Sprzedaj. Na pewno? Tak. Co to za olej to. A inactive. Poczekaj. I zróbmy tak chwilowo. Wyskoczyło, że jesteśmy nieaktywni. Czemu? Nie wiem. Uwaga, teraz ja roluję. Bo Forza ma jakiegoś pierdzielca a propos aktywności. O! I to jest kozacki samochód. Milion! Mamy milion w kieszeni. No, to milion kosztuje. Tutaj tak, ale Crown Victoria warte ponad milion. Nice'u, nice'u, zajebiście. W końcu pierwsze autko, które jest coś warte. Rękawiczki komonowe. U ciebie jest normalnie coś piszą na czacie? Patrz, to u mnie jest coś zesrane, ja mam chyba czat zablokowany. U siebie na telefonie. A przeczytasz co piszą? Co pisze? Przeczytaj. Skarbów. Nie, nie, oszukałem ich na pieniądze. Nie, tutaj mam mikrofon w kompie. Nie pamiętam ile to kosztowało. Ale tu garagę, tu garagę. Na Rubikona na pewno sprzedam, bo to nie jest niepotrzebne. To jest tak jak Tomzi. Tu masz te wheel spinny. Gdzie? A tu Michał pisze. A. A wiesz co, nabiliśmy z szwagrem. Szwagier nawet nie wie, że nabijał mi Will Spiny. Jak przegrywał wyścigi oczywiście. Ogólnie do najlepsze wyścigi do nabijania Will Spinów to są 1 milion ran i ten. 1 milion ran i Goliacik, no standardowo. Kurka, betka. Betkę szkoda wywalać w błoto. Zawsze się przyda do modowania. Dobra, kiciek. A, ciśnij A. Ty, nie wiem ile to jest warte. Pewnie jakieś śmieszne pieniądze. Co ja mogę z tym zrobić w ogóle? A miałem głównie podświetlanych na tym. Na telefonie to może dlatego. Dobra. Za 20 tysięcy. Dobra, sprzedajmy to. Najwyżej będę w plecy. No, teraz. Tak, ten szwagier nawet bokiem nie umie latać. Nie no, kocur jest. Uczyłem się od niego ogólnie. Masz kiciek, bo ja 7000 tylko teraz ja.
Widzę, że ty 3000 lepiej. Ładny. No zobacz, za ile możesz to sprzedać. I oto jest pytanie. Sprzedać czy nie sprzedaj to głównie. Tak, kupiłem lajki i suby na YouTubie. Sprzedajemy tego Nixona? No, tak. Jeśli chodzi o właśnie tego miliona... Silwę? Nie, zostaw mi w garażu. Dokładnie tak. No Goliat i ten 1 milion ran to są dwa najlepsze wyścigi do w ogóle zdobywania czegokolwiek. Tak, też zostaw. To jest fajny samochód do miotania się na boki. Taka pizza. Kurczę, już ponad połowę żeśmy ogarnęli tych ty. No, już to jest to. Ja proponuję troszkę przerwać, pogadać z widzami. Tak, dłużej. Michał? Nie, jeszcze jakiś Tomzi. Tomzi jesteś jeszcze? Kurka, następne 5000. Nie pamiętam, czy to było coś warte, czy coś nie warte. Selka? No to jest pytanie. Sel. No, ja bym chciała, a ty odpowiadaj. A nic nie piszę. A nie. Pytał? Nie, wiesz co? Mi dużo tych za po prostu za ilość samochodów i za latanie bokiem, bo tam jak nabijesz ileś tam punktów, to ci wlatuje po prostu poziom za latanie bokiem. Sprzedajemy? A co to? Tak, sprzedać. Głównie za te sezonowe wyścigi jeszcze pada mnóstwo tych spinów. Bo na przykład jeszcze jest taki plusik, że jak jedziesz sobie tego 1 milion rana, to jak masz czysty przejazd, to możesz nabić koło miliona tych punktów. Bentley sprzedajemy? Bentley Continental, tak. Mi mniej więcej pół roku zajęło zebranie tych 200 spinów. I to przy zwykłym jeździe po mieście i tam od czasu do czasu pościgania się i robieniu po prostu playlisty forzowej raz na tydzień. No. O, Sena była do wygrania. No ale 3 miliony wbite. Biednie. No biednie. Słyszałem, że ludzie przy dobrym farcie 10 potrafią wbić. Zostawiamy trochę mięso? Wymknęli na niedzielę? Nie, wszystko w razie. No chyba u ciebie, Michał. Sprzedaj. W sumie tym Stingerem nigdy nie latałem bokiem. O, to do garażu. A ten Mountain One? No, nawet go nie miałem. Coś tam wpadło. Trzy fajne samochody w sumie. Pytanie
pytanie do widzów. Czy zostawiamy 50 spinów, czy wszystkie dzisiaj? Bo coś słabo nam idzie. Może. Aha, tak blisko 250. Może innego dnia byśmy dokończyli? Przecież to się szybko zbiera, jak to się zbiera później. 250 zbierałeś. A masz jeszcze 50, masz 60 tych potrójnych, tych fajniejszych. To możemy zostawić 50 tych, a dokończysz tamte. I tam tak na przykład zrobimy 10 dzisiaj? Może być. To sprzedaj, Datsun. To jest największe ścierwo i ściek w tej grze. Czemu tak chodzi? Bo tak jest, a nie sądzę. To może zostaw 60 z tych, co? No to zostawiamy 60, także dla urozmaicenia. I robimy dzisiaj 10 potrójnych spinów. Tak? To się tak nazywa? Tak, one się nazywają chyba Super Well Spin. No ładnie, ładnie, jeszcze masz dwa. Dawaj, teraz dawaj. To będzie combo, podwójne naciśnięcie. 3, 4. Może być, to jest prawie milion. No, do garażu. I gol, dwójka. To chyba specjalnie z dedykacją dla Mikrima. Nie ma, sprzedajemy. Ściek. Jak możesz. No. Justyna, bo leci ci. Wiem, widzę. Kurna, troszkę gównianie poszło. Ciu. Wszystko na sprzedaż. Co? No. Ale mi się podoba ten... Twer, coś tam. Mam to. Fajnie wygląda. No na sprzedaż wszystko po kolei. Rowera też? Też. Przecież mam rowera. Dawaj dalej. M6 za milion tam była. Sprzedaż. Ty prawie 100 tysięcy na tym. A to normalnie ile? Nie wiem, ile to kosztuje na targu. No lecisz dalej. Jeszcze 5 skinów mamy. No i pierwsze 100 tysięcy. Prawie 200. Ostatnie 3 spiny. Ostatnie 3. Ja bym jeszcze dospinował trochę. O, jaki kombos. Fiesta RS zostaw jakby co, czyli ten środkowy, no. A? To sprzedaj. To zostawiasz do garażu. I to sprzedaj. A może coś tylko wręcz. Ej, właśnie, chce ktoś pograć, polatać? Bo mniej więcej godzinkę mogę posiedzieć, polatać. Można zabrać te klipy. Dawaj, i miałabyś milion. Bo jeszcze Audi by poszło za 250. Ale dużo spinów, ostatni spin. Przekroczyłam limit. Nie. Czekaj, zobaczmy za ile te Ferrari tu pójdzie. No. Do garażu. Tylko B, B, B. Tylko teraz A. I teraz B, poczekaj. KTM na sprzedaż. Ale bo sprzedaż to znowu. Daj. Nie, nie, nie. Patrz, bo klikasz B. Sell car. I to też jest Escort Sell car. Zobaczmy, czy nie mam tutaj czegoś jeszcze. Gifts. Biznes. Jakiej gówna. A w poczcie nie ma? Nie ma w poczcie, tak. Wiem, ale to były tych mocnych takich. No. Ale to było lata 7 temu, co? No. Kiedyś więcej dawali ogólnie gratisów. Ale to podobno jakiś błąd po prostu był. Ktoś sobie
kawał zrobi. No mogą wybrać. Jesteś chętny, żeby wybrać, czy ma Arek jeździć? Nic nie pisze. Zapraszam do czatu. Ile 5 sekund standardowe? Można zobaczyć, kto jest z nami? A wiesz co, chyba nie. Cytron ma swoje jeździ. A kto napisał? Cytron. Sam nie chce jeździć cytron. Miało być od mikrymas, także... Od widzów, a nie od mikrymas. No to będzie mógł. To jest BMW M3. To co teraz jeździ? Tak, to jest BMW M3 2005. Dokładnie macie tutaj na górze w lewym górnym rogu. Ja jestem ciekaw, czy piątkę by wrócę. Dobrze, ale co masz za nowy M3 czy Cupra? Piszę, że dostanie się nią lata. Powiem ci, ja ci dam tuning na ten samochód, w którym teraz jeżdżę i w żadnym innym już latał nie będziesz. Co mi Krym pisze? Mi Krym pisze, że ta M3 jest jednym z lepszych samochodów w Gorzu. Porzie. Ale Gondzi prosił, żebyś podał kod tuningu. Już ci daję. Wpisz sobie po prostu Nekun i weź sobie M3. Nekun i Ly, przepraszam. Napisz mu w komentarzu, żeby wiedział. To nawet nie kod tuningu, a najłatwiej będzie ci po prostu wziąć i po nazwie mojej znaleźć. Albo jak chcesz, to nawet kod tuningu też ci mogę dać. Nekun i L2? Nie, Nekun i Ly po prostu. Nekunil, tak? Tak. A jak się sprawdzało? Napisałam, powiedz o co chodzi z tym, bo ja tak z dupy to napisałam, to Nekunil. To jest do tego, do tuningu jakby szukał. Ale to powiedz to tak ładnie, żeby... A jak ja mam to ładnie powiedzieć? Jeszcze trochę. I nie mów tego do mnie, tylko do widzą. Ładnie wam mówię, że ten tuning jest dobry. Load setup? A jak wezmę load? Zobaczmy. A, to jest... Dobra, tak. A, dobra, tu mam jakiś share code. Jak to się robi teraz? O, jest! 305-578-990. Ewentualnie możesz mówić. 305 napiszę, żeby było. No już? No i mamy to.
Tym, że poczekaj, bo to nie wszystkie są, że tak powiem, te właśnie. Ty, bo ja chcę moje. A bo to jest kod tuningu do jakiegoś mietka, to nie jest moje. I lol. A jak mam, a jak, gdzie jest moje? Szary kodę. A jak masz tutaj enter text, to wpisujemy po prostu ny, ek, uny, il. I to będzie to. Ej, wróć. Search. Enter text, bo to jest szary kod, dobra. A ja chcę creator. Tak po prostu. I mamy wtedy szukaj. I z tego co ja pamiętam, to był rocznik 02/05/2021. No, dokładnie tak, 02/05/2021. I to jest search. Nie tak. Sercuj, sercu. I poczekaj, wróć, bo tutaj jest zupełnie inny kod. 162031. Ty idziesz z Brzydalem, czy ja mam z nim pójść? Widzę z nim. 79. To jest mój. No. I to jest dokładnie to, czym ja jeżdżę. Ewentualnie mogę Suprą polatać, tak? Bo superkę też mam ładnie porobioną. Całkiem przyjemna w jeździe. Suprę mam porobioną na 572 kW, to jest jakieś prawie 800 koni. Czyli ma 800 koni i 800 niuta. Teraz jak gram na padzie, to spokojnie na czwórce nie. O, i piątka nawet ładnie elegancko wyszła. Dosłownie gaz podłogę i lecę. O, wróć, to jest kozacka miejscówa. O ile dobrze pamiętam. Nie, to nie to. Ale też było takie fajne. Gdzie można było sobie pośmigać. No, to nie jest ta miejscówka. Ale przetransportujmy się. Tutaj jest więcej akcji.
Dobre. Ale wredne. Ledwo zahaczyłem. Razem zwalił. No, możesz mi zrobić. Nie wiem czemu, ale tym samochodem mi się jakoś wygodnie nie lata, strasznie. On może i robi duże kąty nachylenia. No mi twierdzi, że słabo lata. Tak ledwo co? Od niego się uczyłem, to pewnie dlatego. Chcę. A to był podle. Jak się jechało tam? Że niby tędy? Chyba tędy. Gdzie to się jechało na to gówno?
A, dobra, już wiem. No dobra. Ale na padzie się fajnie gra. Jak ja dawno na padzie nie grałem. To jest fajna trasa. Ja nie widziałem, że ona jest taka kręta. Ej, gonię typa. Ten chodnik to mnie kiedyś rozwalił. Uciekł mi! Gdzie jest ten ziomber? Ej, zacięło mi się, what? Nie mam 100 tysięcy na bitę. Ziomber. Coś ci wyświetlenia spadają. No i tam, oj tam.
No. Jest pieprzony. Dobra. Ja na dzisiaj kończę. Trzymajcie się. Bawcie się dobrze. Na razie. Pa!